No, dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o obiektywie, który wypada znać, a ci, którzy mają perfekcyjne zestawy bezlusterkowe, powinni ten obiektyw wziąć pod uwagę w planach zakupowych. Jest to jeden z tańszych obiektywów Voigtlandera. Jest to też jeden z mniejszych obiektywów. Słuchajcie, konstrukcja bardzo klasyczna, w nazwie ma Classic. Jest to Nocton 1435 Classic. To jest wersja akurat SC, czyli z pojedynczą warstwą przeciwodblaskową. Możecie kupić wersję MC. Wtedy nie ma napisu MC, tylko po prostu nie ma napisu SC. Może to trochę skomplikowane. To jest wersja druga. Ta wersja druga polega na tym, że zastosowano w niej jeden element o anormalnej dyspersji, którego wcześniej nie było, ponieważ ten obiektyw to jest klasyczny obiektyw zbudowany na takim ogólnym planie Gaussa, planaropodobny, symetryczny. Zobaczcie, przednia soczewka jest prawie taka sama jak tylna. Jest to dokładnie prawie to samo. Mamy mały obiektyw, ale ciężki. On jest solidny. Waży około 200 gram. Co w nim jest charakterystycznego? Niedoskonałość. Wiem, że to śmiesznie zabrzmiało, ale te obiektywy, zarówno 1435 Nocton Classic, jak i 1440 Nocton Classic, obojętnie czy wersji SC czy MC, są to obiektywy, słuchajcie, bardzo interesujące, jeśli chodzi o obrazowanie, zwłaszcza obrazowanie poza centrum. Macie pewne zniekształcenia po brzegach, delikatne, ale jednak. Jeżeli coś nie mieści się w ostrości, a wchodzi w rozmycia, te rozmycia są bardzo ciekawe. Jeżeli uzyskamy bliki pod światło, jakieś elementy bardziej świecące, no to te obiektywy zaczną grać Wam, budować obrazy, których w ogóle się nie spodziewacie. Jeżeli mamy perfekcyjny zestaw bezlusterkowy, taki perfekcyjny, taki wiecie do wszystkiego, to w momencie, kiedy wyposażamy się w ten obiektywik, który sobie leży gdzieś tam na dnie torby i go użyjemy lub też nie, obojętnie takiego systemu, czy to będzie Leica, czy to będzie aparat Sony, czy będzie Canon, czy Nikon Z, czy Canon R, nieważne, albo nawet aparat Fuji X, z takim obiektywem zyskacie malowanie świata w zupełnie nowy sposób. Bo ten obiektyw nie jest tym, co dają współczesne obiektywy, które dają totalną poprawność. Tu mamy do czynienia ze zdecydowanie odmiennym budowaniem obrazu od tego, co widzicie. Możecie nawet zaryzykować kupienie starszej wersji, bo tutaj mechanika jest taka, że tu nie ma prawa się coś tam właściwie stać. Więc jeżeli kupicie w dobrym stanie obiektyw używany, też będziecie zadowoleni, ponieważ te obiektywy są ostre, możecie je stosować od przysłony 1.4, no może z lekkim przymknięciem tam o pół działki, wtedy będzie gdzieś coś koło 1.8, no to wówczas już jest bardzo perfekcyjnie. 10-listkowa przysłona dba o to, żeby wszystko było w porządku, ale słuchajcie, co jest ważne? Ważne jest to, że jak przymkniecie te obiektywy do 8, 5.6, to macie naprawdę fajny obiektyw od tej ogniskowej. Może nie jest to poziom Ultrona, albo nie jest to poziom Apollantara, oczywiście, że nie. Ten obiektyw kupujemy do kadrów, gdzie główny obiekt umieszczony jest w odległości, powiedzmy, od metra do, nie wiem, 2,5 metra, raczej centralnie. I wówczas, jeżeli poza naszym obiektem głównym, który będzie trochę bliżej, a tło będzie trochę dalej, zaczną nam się dziać cuda w tle, to te cuda powitamy z wielką radością, ponieważ one są bardzo, bardzo, bardzo analogowe. One są wręcz zniekształcone. Ten obiektyw nie boi się tego, że rysuje w swój sposób. I to trzeba pokochać. Ja miałem z tym obiektywem przygodę taką, że pierwsze próby były bardzo niekorzystne. Ja myślałem, że obiektyw Voigtlandera każdy będzie dobrze rysował, a tak nie było. Zrobiłem próbę typową, widoczek, potem kolega robił próbę i obydwoje byliśmy załamani, bo po brzegach było cały czas słabo, słabo, słabo. Dopiero jedno przypadkowe zdjęcie, gdzie obiekt był centralnie, to był portret, gdzie obiekt był centralnie położony,
to jedno zdjęcie dało nam do myślenia, że ten obiektyw jest stworzony do czego innego. To nie jest 35. To nie jest zwykła 35. Tak samo jak Nocton 1.4 nie jest zwykłą 1.440, nie jest zwykłą 40. Ta nazwa Classic zobowiązuje. Classic daje nam pewne klasyczne obrazowanie. Piękne, dodaje coś od siebie. I wasze zdjęcia, dzięki temu malutkiemu obiektywowi, mogą zyskać zupełnie niewyobrażalną formę. Bardzo fajnie wychodzą zdjęcia takie rodzinne, zwykłe, dzieci, podczas zabawy, jakieś akcje, takie, gdzie możemy nawet używać tutaj, prawda, przysłony i ustawienia odległości hiperfokalnej. Tu możemy się w tym bawić w taki sposób, możemy zrobić z tym obiektywem szybki reportaż. On jest niegroźny, wygląda śmiesznie, a światło ma 1.4. Słuchajcie, 1.4 przy takich malutkich rozmiarach. Więc mówię tu bardzo poważnie o tym obiektywie, jako pięknym wejściem i w ogóle w zrozumienie analogowych obiektywów, w zrozumienie tego, co mogą dawać współczesne szkła z manualnym nastawianiem ostrości. Czyli macie super zbudowany system, macie perfekcyjne obiektywy systemowe, możecie wejść w coś takiego i doznać olśnienia, że nie tylko jakość od brzegu do brzegu jest ważna. Ważna jest także plastyka, a te obiektywy są mistrzami plastyki. Jeżeli nauczycie się z nich korzystać, tak jak ja nauczyłem się, że on pięknie reaguje na elementy właśnie pod światło, zaczyna się dziwna zabawa z flarami, dziwna zabawa z rozmyciami punktów świetlnych. No jest to fenomenalny obiektyw. Obojętnie, czy wersja 35, czy 40, o 40 zrobię jeszcze kiedyś oddzielny film, ale obiektyw zdecydowanie wart zachodu, zwłaszcza, że jest naprawdę tani, jest malutki, możecie go mieć obok innej 35, obok obiektywów z autofokusem, możecie wejść sobie w taki właśnie malutki obiektywik i cieszyć się zupełnie nowymi wrażeniami z fotografowania. Nie przesadzam.